Cześć, Kalimera. Jesteśmy na Kumkapi w Hani. Chłodny poranek. Chłodny poranek. Styczeń. No, luty. A my zwariowaliśmy, bo kupiliśmy apartamenty i je remontujemy teraz. I dzieje się wiele, wiele rzeczy. No, chodźcie, pokażemy wam. Jesteśmy w dzielnicy Kumkapi. Można powiedzieć, że Stare Miasto to szykowna dama w koronkach z parasolką, a Kumkapi? Kumkapi to dziadek z kawą w ręku nad planszą tryk-traka. Kumkapi, zanurzone w codzienności, jest blisko Starego Miasta, ale daje wytchnienie od turystycznego chaosu. Co powstanie z naszego remontowego chaosu? Bądźmy dobrej myśli, w końcu właśnie w Grecji z chaosu powstał świat. Największym atutem Kumkapi jest bliskość do wszystkich atrakcji. Tutaj widać mury Starego Miasta, sabionary, a jednocześnie większy spokój niż na Starym Mieście. Właściwie to można wyskoczyć na plażę, na kawę, czy nawet na Stare Miasto w kapciach. Ja nie noszę kapci, więc na tę kawę na Kumkapi chodzę boso. Apartament też wchodzi się tutaj. Jest na pierwszym piętrze. No i trwa remont. Nie było łatwo z remontem. Nie było łatwo znaleźć ludzi, no bo wszyscy teraz remontują. Tutaj wszystko na razie jest w proszku. No, więc remontujemy głównie łazienki. Ta łazienka w jednym z tych pokojów, który nazywa się Ilios, jest troszkę mniejsza. No i panowie właśnie będą dzisiaj układać płytki. A tu nam nasypali pełno cementu. To jest cement, będzie podłoga. Wylewana będzie podłoga. Nie wylewka, tylko zwykły cement. Czekamy na dostawę płytek do łazienki. Mieli przyjechać o 8:00. Jest 9:00. Czy to jest spóźnienie w Grecji? Wiemy, że przyjadą. Czekamy. Gdy zamawialiśmy płytki, pan zapytał o adres. No, adres tutaj jest, teoretycznie. Są liczne problemy związane z tym adresem, na przykład takie, że na mapie ulica inaczej się nazywa, a tutaj na tabliczce jest inna nazwa ulicy. No i nigdy nie wiadomo, jaki... Nawet ten pan, który nam sprzedawał ten dom, to tak... Ten adres to tak nie do końca wiedział, jaki ma. Panowie sobie poradzili bez najmniejszego problemu. Rzucili po prostu płytki na dach. I tyle, no. Chociaż muszę powiedzieć, że ten człowiek, który sterował tym całym urządzeniem, był naprawdę genialny. I tyle jest kabli. Można było się tak łatwo zaplątać. O matko. No, ale płytki sobie na dach stoją. Więc remont jak to remont. Miał być na początku tylko płytki wymienione w łazienkach, no ale skończyło się tym, że zaczęliśmy wybijać drzwi, murować drzwi, żeby zmienić, było troszeczkę bardziej praktyczne. A to, co za mną tu widzicie, o, to nagle się okazało, że też trzeba
trzeba doprowadzić do porządku, bo po prostu nieco rdzewieje, no. Więc to się zabezpiecza, ale będziemy zabezpieczać to też, to pewnie powiedzieli, to z 1000 euro będzie kosztować takie coś. No, co robić? No więc dzisiaj kupujemy klej. Remontu ciąg dalszy. Tutaj na Krecie nie ma takich samoobsługowych sklepów, jak dużo jest w Polsce. Tam jest, kupuje się w takich mniejszych, ale jest jeden taki większy, który nazywa się Terzis. Jest tutaj za mną. No idziemy kupić kilka rzeczy. No a główna przyczyna tej naszej wizyty dzisiaj to musimy dokupić kleju, bo nie dogadaliśmy się po grecku z panem od kafelków i okazało się, że kupiliśmy 10 razy mniej kleju niż było trzeba, więc idziemy teraz dokupić. Więc teraz siedzę i kupuję i oprócz kleju to jeszcze jest druga rzecz, którą żeśmy nie ogarnęli, bo kupiliśmy takie odpływy do brodzika, do prysznicu, które było długości 60 cm. No i się okazało, że to są za długie, bo tam trzeba było troszkę przesunąć, troszkę spadku zrobić, no i musimy teraz znaleźć takie, które są 40 cm. No mam nadzieję, że coś będzie i ładnego. A to jedziemy teraz po odbiór. Nie mamy niestety tych odpływów, bo mają tylko 50, więc musimy się skonsultować z naszym hydraulikiem. Najwyżej przyjedziemy jeszcze raz. No, dobra, po odbiór. No dobrze, to jesteśmy już przy naszym miejscu. Także jest kilka worków do wniesienia. Na górę. To jeszcze 5. W greckich domach zawsze są jakieś ciekawostki. Na przykład tutaj mamy od strony łazienki taki schodek. Próbowaliśmy go zbić. Nie udało się, bo jest za mocny. Więc co to jest ten schodek? Ten schodek to jest ten schodek. W którymś momencie ten dom był przebudowywany. Tutaj całe piętro to była jedna przestrzeń, którą ktoś później podzielił na dwa mieszkanka. No i zrobił łazienkę, stawiając ścianę na schodach. Tym sposobem mamy w łazience, w prysznicu siedzonko. Proszę bardzo, można sobie siąść. Tu będzie prysznic. No więc troszkę się pownosiło, więc człowiek zasapany. Ale patrzymy tutaj na elektrykę. Także elektryka już zrobiona. Tutaj kontakty kuchenne. Tutaj będzie włącznik światła w łazience. No a tu chcemy dać LEDy nad kabiną prysznicową. No, także praca idzie. Nawet to wygląda całkiem nieźle, bo tutaj ta część już jest zrobiona. Jak tutaj. No więc oglądamy pierwsze prace po położeniu płytek. Bo przyjechaliśmy teraz i no fajnie to wygląda chyba. Wprawdzie nie ma światła, żeby dokładnie obejrzeć, ale. Nieszczęsny schodek, który będzie siedzonkiem. No ale może ktoś sobie pod prysznicem posiedzi, czemu nie? Marcinowi się nie podoba, jak położył płytki. No nie podoba mi się, bo krzywo. Krzywo. Na podłodze coś pokrzywo wyszło. Po grecku po prostu, grecki folklor. No. Mieliśmy się cieszyć, że mamy takie autentyczne, autentyczną łazienkę w Grecji.
Więc kolejny dzień remontu, tymczasem wczesny poranek, poniedziałek rano, skończył się klej, więc musimy, a tutaj chyba już pan wiezie. Byśmy tu chcieli zrobić różne rzeczy, ale wciąż trafiamy na jeden argument, nie do podważenia. Tu się tak nie robi. I tyle. W związku z tym nie będzie w łazience światła w suficie, bo tu się tak nie robi. To co? Przyszliśmy się spotkać tutaj z George'em o godzinie 9. No to przejechaliśmy tak taktycznie 9.15. No to wracamy, będziemy tu o 11.00. No. I się w ogóle dzisiaj już drugi raz próbujemy spotkać z George'em, czyli Jorgosem, bo wczoraj też już po południu dowiedzieliśmy się, że był i czekał na nas, tylko że nikt nam nie powiedział, że będzie na nas czekał i że mamy być. A to problem? Problem. Dzielisi ona to, a to eci. Problem. Najczęściej powtarzane zdanie to jest tak. Problem. Problem. Edo, problem. Albo no problem, albo problem. Słowo problem jest nawet najczęściej powtarzane, bo najpierw mówią no problem, a po miesiącu mówią problem. Jedziemy do Terzisa po płytki kolejne. Najpierw pan stwierdził, że 13 pudełek. Marcin mówi, nie, chyba nie 13, chyba 4. Nie, 13. Ale potem zaczął przeliczać, no 4. Tak było, więc jedziemy po płytki, dekory do jednego prysznica i jeszcze po listwy dwie. No i może spróbujemy wybrać płytki pod platy kuchenne. A więc odbieramy płytki, jak to Polak z Grekiem, żeśmy się dogadali. Chcieliśmy 4 paczki, on dał nam 4 metry, dlatego są tutaj 2 paczki. No ale Grecy bardzo mili, powiedzieli, że nam wrzucą tutaj, a ja po prostu wyjeżdżając zapłacę. Także z zaufaniem pewnie. Mam z tyłu płytki do kuchni. Trzeba było tak, 3 sztuki do Nero i 2 sztuki do Ilios. No i problem był taki, że te najładniejsze, takie fajne płytki są no, na zamówienie, więc trzeba czekać miesiąc. No więc szukaliśmy płytek, które byłyby od ręki. No i dotarłam, trafiłam do Akrona. Tutaj jest troszeczkę drożej niż w innych sklepach, ale też fajne mają rzeczy. Fajne. I kupiłam 3 niebieskie i 2 takie żółtawe. I leżą sobie z tyłu. O Jezu. To takie trochę. Trochę jestem zwahany, bo wnosiłem te płyty. No ale tutaj przyjechaliśmy zobaczyć, jak wygląda kabina prysznicowa. No, więc tutaj będzie kabina prysznicowa. Już są płytki położone, takie dekory. Będzie fajnie wyglądać. No, także no, łazienka prawie już jest gotowa. Płytki są położone. No, to jest taka malutka łazieneczka. Tam będzie toaleta. Ale jest okej. Jednego nie rozumiem, dlaczego w greckich upierają się wszyscy, żeby takie odpływy na środku kłaść, to ja nie wiem. A tutaj jeszcze pan robi nam sufit, bo okazało się, że takie pręty, to mówiłem już o tym, pręty są takie trochę podrdzewiałe, więc one zostały zabezpieczone
tutaj takimi specjalnymi taką niebieską masą. Może tu coś widać, kawałek, o tutaj trochę widać. No i teraz pan tutaj kładzie stelaże, będzie płyta karton gips na dole i no i sufit będzie zrobiony. Także powolutku idzie do przodu do roboty od cholery. A myśmy tak byli cierpliwi. No i cierpliwość nie popłaca, ponieważ okazało się, że teraz jest mało czasu i nie wiem, jak to się uda, żeby tę kuchnię jeździmy teraz zrobić na czas. Tak, żeby to może ogarnąć, może kogoś innego wziąć na szybko. No rozmawialiśmy z jakimś innym stolarzem, no więc twierdzi, że tego się nie da tak szybko zrobić, jakbyśmy chcieli, czyli w ciągu miesiąca, półtora. No, rozmowy jeszcze mamy takie. Pan mówi, ile będzie kosztował metr kwadratowy. No, ale tak się zastanawiamy w kuchni, jak to się liczy ten metr kwadratowy. Czy to powierzch? Nie wiem. Od frontu, szafek, tak, ale czy frontu, też są szafki, czy... są szafki, teraz... Więc pytamy, żeby doprecyzował, prosimy. A on mówi, no metr kwadratowy, czyli jeden metr na jeden. No może też IKEA odwiedzimy, zobaczymy. Tak. Koleżanka czeka na kuchnię z IKEA już 4 miesiące. Dobra, bądźmy dobrej myśli. Niektóre szafki w IKEA można ściągnąć w ciągu 10 dni. Właśnie ogląda. Dobrze. Wybieramy. Nie można ich zamówić online, tylko trzeba się umówić na spotkanie. Ale spotkanie trzeba umówić online. Jak jesteśmy tutaj, to nie możemy umówić tego spotkania. Tylko musimy wrócić do domu i zamówić spotkanie online. Byliśmy w kolejnym studio z kuchniami, lokalnym, bardzo fajny gość. Jest szansa, że się uda na czas. Co do ceny, no to fajna sprawa, dość powszechna tutaj. Dostaliśmy dwa słupki z wieliczyniami. Jeśli chcemy zapłacić gotówką, to jest ten słupek z niższą ceną. A jeśli nie chcemy gotówką, to jest słupek z wyższą ceną. Up to you? I to tak bez skrępowania w zasadzie, tak. Z obcym człowiekiem. A bo tak. My tutaj mamy strasznie duże podatki w tym kraju, więc jeśli gotówką, to tutaj spoko, więc nie boją się. Okej. Okay. Właśnie ustalamy z panem wymiary, bo okazało się, że tutaj chcieliśmy wyrównać za pomocą płyty gipsowo-kartonowej, no ale okazało się, że będzie za grube w stosunku do tej ściany. W związku z tym drzwi byłyby nieforemne. I teraz mierzymy, na jakiej wysokości umieścić płytki tutaj, więc... Perninda. Perimenes. Goma. Plastik? Ne? Tak. O, la brava ta. Teraz jest już marzec, druga połowa marca, a pod koniec kwietnia mamy pierwsze gości. No. Czy zdążymy? Zdążymy. Zdążymy. Ojej. Teraz malujemy szafy. Nie podobał nam się kolor szaf, taki ciemnobrązowy, więc postanowiliśmy rozjaśnić mieszkania kolorem białym. Więc fachowcy, których było wielu,
Tu są bardzo skrupulatnie podzielone kompetencje. Każdy fachowiec jest od czegoś innego. Moja mama się śmiała, że jest jeden od białych kafelków i drugi od czarnych kafelków. No, prawie tak. No, a gdzie kompetencje podzielone, istnieje pewne niebezpieczeństwo. No więc są szare strefy, które nie należą do żadnego z fachowców. I tym sposobem odebraliśmy mieszkanie. Fachowcy twierdzą, że jest skończone. A Marcin tutaj ratuje sufit. No, dokładnie. Farba zlazła całkowicie i prawie całkowicie, więc niestety trzeba to zatynkować, wygładzić i potem dopiero pomalować. Myślałem, że będzie łatwo, a nie? A teraz to moglibyśmy czekać na fachowców, oni by to zrobili, ale za tydzień albo dwa, a my po prostu już nie mamy czasu. No to tak, tak to wygląda. I to jest zostawiona ściana. Skończyliśmy pracę, proszę Państwa. Pokazaliśmy panu wykonawcy, że są tutaj różnego rodzaju niedoróbki. No, powiedział, że są. No, kto to zrobi? No właśnie, kto to zrobi? Problema. A później zobaczył, że w jednym miejscu, w którym też była niedoróbka, Marcin już to naprawił. Zobacz. O, ty to zrobiłeś? Marcin mówi tak. O, i problema. Możesz zrobić i pozostałe. Fachowiec znalazł rozwiązanie. Jeszcze brakuje mi okularów tylko, co? Aha, jeszcze jedno. Facet od drzwi, stolarz, nie odbiera telefonów. Ładnie nam zrobił sufit, ale prawie wszędzie zostawił dziury, które już trzeba po prostu samemu spróbować. Tak jest duży. Nie wiem, czy ten gips da radę tutaj. Co, położyłeś blat? Tak, położyłem dziś blat, wyciąłem, musiałem przyciąć blat, położyłem, również przyciąłem tutaj miejsce na wlew, umieściłem, przyczepiłem, także jest. Teraz będą płytki kładzione, bo w Grecji jest taki zwyczaj, że najpierw blat, potem płytki. Ściany troszkę krzywe, ale myślę, że się uda jakoś to wyrównać. Grecja, to nie należy się spodziewać, że ściany będą proste. Umywalka oczywiście pomieszana krzywo. Właśnie Marcin rozmawia z panem, żeby to poprawił. Właśnie padło słowo discolo, czyli trudne. Udało się. Umywalka poprawiona.
Disco lo i problem to są słowa, które padają najczęściej w naszych rozmowach. Ale żeby oddać sprawiedliwość, czasami jest ohi problem, czyli nie ma problemu. Wybrałam się na plażę Malemę, żeby uzbierać kamyczków na balkon. Balkon, plaża, wyrazy bliskoznaczne. No, jesteśmy już coraz bliżej końca remontu. Panom fachowcom powiedzieliśmy dziękujemy. Wypłaciliśmy, co trzeba. Marcin teraz cały czas coś wbija, maluje. A ja sprzątam, no my jak w prawdziwej, porządnej rodzinie. Żona sprząta, mąż wbija gwoździe. Nie jest łatwo, bo panowie fachowcy pozostawiali wszędzie ślady cementu. Wszystkie pety już wyzbierałam z kątów zostawione przez panów. No a teraz sprzątamy. No, za 4 dni przyjeżdżają pierwsi goście. A tu drabina stoi i jest potrzebna. Niestety, bo wciąż jeszcze trochę pracy, ale jest szansa, że zdążymy. To znaczy, zdążymy ze wszystkim, co jest zależne od nas. Jest taki problem, że tutaj wszystko trzeba zamawiać. Mamy w Isku kilka zamówień i w Simple City. Miały już być, ale nie ma. Jest fotel, szafka, taka przy drzwiach na buty, żeby sobie przysiąść przy lustrze. Co tam jeszcze? Aha, i półeczki do powieszenia przy łóżku. No jak nie przyjdzie, no. Zobaczymy. Ale z tym, co jest zależne od nas, to jest szansa, że sobie poradzimy. No, jeśli chodzi o wystrój, no to tutaj mamy trochę zagwozdek. Nie jest łatwo. Pomaga nam nasza córka Zosia, która ma dobre oko. Właśnie teraz nam powiedziała, bo myśmy tutaj tak zawiesili taki obraz i taki talerz wiklinowy. No i Zosia stwierdziła, że ten talerz tu nie pasuje i chyba rzeczywiście zmienimy. Powiesimy akwarele naszej przyjaciółki Agaty Wieruszewskiej. Ona mieszka na Krecie, pięknie maluje, pięknie. I tutaj właśnie powiesimy jedną z jej prac. No jak tam, Marcin? No, powolutku, ale idziemy do przodu. Głównie teraz sprzątanie, plus kilka ostatnich drobiazgów, które jeszcze nie przyszły z zamówień, no ale... No ale cały czas jest szansa, że jeszcze przyjdą, prawda? Tak. No, 4 dni, z czego 2 to jest weekend. A jedno wam pokażę, jedną rzecz, bo to mnie bardzo rozbawiło, bo zrobili nam nowe drzwi i one bardzo fajnie wyglądają, oczywiście, ale zapalę tutaj. No i jak się przesuwa drzwi, to panowie nie zauważyli, ale powiedzieli, że oni tutaj nie umieją żadnej listwy zrobić, tylko przyjdzie Janis i wszystko pociągnie tynkiem. No i to taka zabawa. Wspomniałam o najważniejszej rzeczy, którą czekamy, to z kolei z Ikei. Szafka w łazience jest już powieszona. Tutaj. Ale brakuje frontów. A jak one nie dojdą do soboty? Zanim ktokolwiek zdążył przyjechać i coś zepsuć, to myśmy już sami zepsuli. Marcin mówi, że testujemy. No i testy wypadły niepomyślnie. Chyba trzeba jakieś inne lampki tutaj. Jest jeszcze jedna. Na razie jeszcze żywa.
Pojutrze przyjeżdżają goście. No i jeszcze jedna rzecz została. Fotel, taki fotel, który się rozkłada, że można na nim spać. Przyszedł już, zamówiliśmy to 2 tygodnie temu. Przyszedł. Się nie zmieści do samochodu. Więc pytam o transport, a pani w sklepie mówi, że transport będzie za 2 tygodnie. Więc idziemy zorganizować transport teraz. A Marcin już korzysta z balkonu, chilluje. Przy kawce. Tak. I czeka na dostawę. Na sofę, tak. Tak. Bo tutaj, to wiecie, trzeba... Pilnować. Yes, are you from Akrotiri Transport yes. Company? Okay, yes, yeah. We are at home. Okay. So you can come any minute. 10-15 minut. Juhu. A jest 15:05. No. No, to w ogóle przed czasem. Goście przyjeżdżają za godzinę. Tutaj mamy już morze, a tutaj mamy wejście do Ilios i Nero. Jakby ktoś miał wątpliwości, no. A tutaj to jest sąsiadów. No i wchodzimy na pierwsze piętro. Mamy tutaj w studiach kilka rzeczy naprawdę wyjątkowych i takich tylko naszych i u nas. Już zaczynając od schodów, tutaj wzdłuż, są prace mojej mamy. Znajdziecie ją na Facebooku jako Cała w Jedwabiach, bo moja mama zajmuje się malowaniem na jedwabiu. Drzwi są ceglane i niebieskie. Niebieski kolor cyklat, ceglany kolor krety. No i ceglany to jest kolor naszego kanału na YouTube Tak Bywamy. A niebieski to jest kolor naszego kanału Tak Płyniemy. Kolejna niezwykła rzecz. To jest ta akwarelka, którą namalowała nasza przyjaciółka Agata. Ją znajdziecie na Facebooku jako Agapi Colors. A na balkonie mamy kamyczki, które tak ozdobiła przyjaciółka mojej mamy, Małgorzata. Nasze balkony może są takie trochę papierosowe, nie za duże, ale widok jest zacny. No i zostawiamy tutaj trochę takich rzeczy, których używamy sami. Na przykład oliwa Polikala. Najlepsza oliwa na Krecie. Sami ją spożywamy i częstujemy nią gości. Cikudia od sąsiada produkował chyba kuzyn. A kuzyn w Grecji, ważna sprawa, kuzynowi się ufa, że dobra cikudia, dobra. No i zostawiamy kawę. Tutaj mamy kawę. Nie tutaj. Sama już nie wiem, gdzie stawiam kawę. O, tu jest kawa. Kawa Lawacca. No bo też sami pijemy, lubimy kawę Lawacca. A czym się różnią te studia? Poza tym, że jeden jest pod znakiem wody, drugi pod znakiem słońca. W Nero, czyli wodzie, jest biureczko, można sobie popracować.
jest widok na morze, który pokazuję po raz kolejny, ale jest co pokazywać, więc pokazuję. Tu jest ekspres przelewowy. Mała kuchenka jednopalnikowa, indukcyjna. No i jest... cała przestrzeń jest podzielona. Tutaj można się tak troszeczkę schować i sobie może poczuć się trochę spokojniej, bardziej intymnie. A w Nero? W Nero mamy bombowy ekspres, który sam mieli kawę i w ogóle wszystko robi sam. Mamy tutaj fajną łazienkę. Tamta też fajna, ale tę jakoś lubię bardziej. O, tutaj zajrzymy. Tak. Balkon w Nero jest podobnej wielkości, ale wychodzi na ulicę. No i tutaj jest taka bardziej przestrzeń harmonijna, można powiedzieć, no bo... A mamy jeszcze takie znaczki, niebieski i żółty. To specjalnie dla nas zrobili Państwo ze sklepu Melody. Tutaj na Starym Mieście jest sklep, w którym mają na miejscu piec i robią wyroby. Produkują wyroby ceramiczne. A kto będzie się czuł najlepiej w naszych studiach? Takie mieszkanko w mieście jest na pewno dla osoby niezależnej, która sama sobie woli wszystko zorganizować i mieszkać no, samodzielnie, niezależnie. To jest na pewno wybór dla kogoś, kto lubi miejskie rozrywki, kto lubi wyjścia na kawę, do restauracji, kto chce poszwędać się po uliczkach Starej Hani. Ktoś, kto nie chce mieszkać w Disneylandzie, chce mieszkać tam, gdzie mieszkają normalni ludzie. Mieszkańcy miasta Hania. Ktoś, kto lubi takie klimaty, jak to, wiszące pranie. Ktoś myje samochód. Dzieciaki biegają. Jest po prostu życie, lokalne życie. Na Starym Mieście jest z tym mały problem, bo oczywiście na Starym Mieście jest prześlicznie, ale tam już bardzo mało ludzi mieszka. Większość nieruchomości została przerobiona na hotele, apartamenty, restauracje, sklepiki. Trochę staruszków jeszcze mieszka, których spadkobiercy prawdopodobnie również w przyszłości zmienią te mieszkania na coś dla turystów.